gdzie naturalne środowisko, jako że jestem, mam kamerzystę, także dzisiaj mogę wam pokazać, możemy zrobić nawet serię takich ćwiczeń, najczęściej źle wykonywanych, albo po prostu wykonywanych niepoprawnie i nie angażujemy tego, co chcemy. Także oczywiście mamy tutaj naszą kochaną ławkę rzymską. I wiele osób właśnie robi tutaj, wiecie, chce się skupić na przykład na prostowniku, a robi zupełnie coś innego. I pokażę wam tutaj różnicę właśnie w tym, jak wykonywać ćwiczenie na daną partię, żeby rozwijać daną partię, dany mięsień. Czyli popatrzcie, na początku co? Często widzimy od razu złe ustawienie. Tutaj chcemy sobie tak zaprzeć, żeby, zobaczcie, tutaj jeszcze jestem troszeczkę, o, minimalnie wyżej. Chcę, żeby biodro było tylko w zgięciu, prawda? Czyli chodź tutaj, panie kamerzysto, z boku. I zobaczcie, jest moje biodro, tutaj jest zapięcie, tak? I tutaj jestem sobie przymocowany, nic mi się nie rusza, czyli nogi, tyłek i tak dalej, wszystko mam, biodra mam przyklejone. I teraz tak, jeżeli chcemy, najczęściej co widzimy, jaki błąd, najczęściej jak widzimy błąd na siłowni, prawda? Widzicie, że ludzie bezwzględnie latają sobie. I tutaj, kiedy zapytasz ich, co chce zaangażować, prostownik, no nie bardzo. Słuchajcie, to może być bardzo fajne ćwiczenie na pośladki w tym wypadku, ale my chcemy właśnie teraz na początku skupić się na prostowniku. Czym jest prostownik? Prostownik jest antagonistą mięśni brzucha, więc jeżeli mięśnie brzucha robią tak, to co będzie robił prostownik? Tak, ale z tej pozycji, prawda? Jeżeli chcemy bardzo zaangażować prostownik, to popatrzcie. Tutaj z boku, proszę. Zginam się, hop. I tu prostuję. To jest sam prostownik. Hop. Hop. Czyli skulam się, tak naprawdę robię się w taką kuleczkę i prostuję tylko i wyłącznie hop. Hop. To jest prostownik. Tak samo jak robię brzuszki, nie robię przecież biodrami, prawda? Chcę sobie tylko z punktu zrobić tyle. To mi wystarczy. Ale jeżeli robimy odginanie, to też może być bardzo fajne ćwiczenie. Nawiasem, jeżeli będziecie robili prostownik, nie będziecie potrzebowali tak naprawdę tutaj ciężaru, bo często widzę ketle. No w pewnym momencie wiadomo, żeby zrobić jakąś progresję, no to na przykład będziecie mogli wziąć hantelek, ale weźcie go sobie wtedy tak. Bo często widzę, ludzie biorą go w ręce i wygląda to, jakby jeździli troszkę na koniu, ale też pracowali bardzo bicepsami, przedramionami i tak dalej. Więc jeżeli chcemy, bierzemy sobie ciężarek tutaj, przytulamy go i robimy coś takiego. Hop. I hop. Hop. I hop. Ale jeżeli chcemy zaangażować pośladek, to popatrzcie, znowu mamy jedyny ruch, który chcemy zrobić. To jest tak, tutaj mamy zaparte sobie mocno nogi, żebyśmy tutaj nic nie latali. I popatrzcie, jeżeli schodzę w dół, wtedy plecy mam hop. I teraz idąc w górę, skupiam się na pośladku. Hop. Widzicie ruch? Hop. Hop. I jeszcze raz. Hop. I od dołu już zaczynam myśleć. Dwugłowy pośladek. Hop. Także ja lecę robić w moich fajnych bucikach łydki i tak jak często pytacie na przykład jak używam jakich butów i tak dalej, to jest super właśnie do robienia łydek, bo macie tak naprawdę stópkę. Można robić na boso, a można robić w moich Vibramach. Także ja lecę, siemano.